No i trafiłem w odpowiednie miejsce. Są tutaj ślady związane z II wojną światową, z potyczką. Patrzcie, fragment pochłaniacza od maski gazowej, pozostałości jego, no i też łuska. Łuska zgnieciona, wystrzelona, także to jest to miejsce. Będzie się działo. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Dotarliśmy już na miejsce naszych poszukiwań. Druga wojna światowa ma wiele znanych bitew, ale ma też wiele nieznanych małych potyczek. Jesteśmy w miejscu, gdzie miało dojść do jednej z potyczek między wojskami sowieckimi a wojskami Wehrmachtu w styczniu 1945 roku. Jesteśmy tu po to, żeby zweryfikować to miejsce i potwierdzić to, co powiedział nam informator. Ewelince powiedział, nie chce się pochwalić. No. Związane to jest z tym, że ostatnio w tych rejonach kopaliśmy depozyt, który mogliście obejrzeć w naszych poprzednich odcinkach. No i miejscowa osoba spotkała nas w lesie i nawiązała do tego miejsca, że były tutaj działania wojenne, że tutaj Niemcy zaczęli się na Sowietów za tym skrzyżowaniem za nami. No i chcemy to po prostu zweryfikować. Zweryfikować i potwierdzić, czy te mniej znane epizody II wojny światowej też miały miejsce w naszych okolicach. A na pewno miały, tylko w zależności, w jakiej one były skali. Podejdziemy najpierw tutaj 100 metrów od tego łuku. Zobaczymy, czy tam coś będzie nam się pokazywało w ziemi. Wtedy to nam może potwierdzić, że jesteśmy we właściwym miejscu. Oby wychodziły jakieś sygnały. Oby. Śmiało można stwierdzić, że coś się tutaj odbywało. Byli tutaj na pewno ludzie. Znalazłam kawałek kuseczki. Dużo innych gratów. Ale chcę wam jeszcze pokazać, jak znajdę monetę, którą znalazłam. Jeden fenik z 1943 roku. Tak z jednej. Już tak trochę obeschło, tak źle widać. Jak była mokra, fajnie było widać. Kolejne znalezisko drugowojenne w tym miejscu, świadczące o tym, że coś tutaj się działo, jest odłamek, zobaczcie, fragment pierścienia, ale również też jest to opakowanie po maści na odmrożenia, które było w wyposażeniu wojsk niemieckich. Mój sygnał nie jest za bardzo ciekawy, ale pokażę wam go, bo jest to odłamek. Mam tu bardzo dużo sygnałów. Prawdopodobnie dalsze części od tej części. Kolejny sygnał podkopuje, a tu kolejny fragment od maski gazowej. Jestem obecnie na takiej skarpce przy drodze. No i na tym stoku wychodzi bardzo dużo rzeczy. Wygląda na to, że żołnierze ostrzeliwając się, przemieszczali się wzdłuż tej drogi, no i niepotrzebne rzeczy mogli też wyrzucać, czy po prostu w ferworze walki gdzieś gubić. Cieszę się, bo jest kolejne znalezisko. Thank you.
szłam pod tą górę i szłam i mówię sobie, człowiek ma całe życie pod górkę. No i nagle sygnał. No i zobaczcie, co mam. Jeszcze nawet nie wiem, ale jest guzik. I to taki bardzo duży, ale raczej czysty. Może uda mi się wam go zaprezentować. Tak wygląda z jednej strony, a tak wygląda z drugiej strony. Raczej czysty guziczek. Od jakiegoś płaszcza, czy czegoś. Tak, czysty. No, ale sygnały są. No jest kolejne znalezisko, kolejna łuska. Muszę zainteresować się, co to w ogóle za łuseczka. Sygnatura LC43, pewnie będzie to data 1943. Łuska dosyć dużego kalibru. Na naszych terenach rzadko spotykana, ale że w tym miejscu była jakaś potyczka, co potwierdzają już wszystkie znaleziska, no to mogła być używana różna broń. Spójrzcie jeszcze sami. Sygnał ciekawy. Zresztą jak każdy dla mnie. Kopiemy i za chwilę się okaże. Co to? O, tutaj? Tutaj? Tak jest. Gdzieś jest. Było. Odłamek. Raczej tak. No, kolejny odłamek. Jest kolejna łuska. Ewidentnie widać, że w tym miejscu, gdzie stoję, trwał ostrzał, ponieważ jakby zmasowana ilość łusek, która występuje w ziemi, jest tutaj na tym obszarze. Także jest kolejna łuska. Jest łuska wystrzelona i też zgnieciona. Także niesamowite to jest stać w miejscu, gdzie działy się pewne epizody związane z II wojną światową, gdzie była strzelaninka, że tak powiem, i gdzie historia dotknęła też tego miejsca. Historia oczywiście II wojny światowej. Jest na to kolejny dowód. Gdzieś jest tutaj ten sygnał, muszę go tylko podkopać. Tu jest głębiej chyba. Tak, jest głębiej. Zaraz go tutaj wyciągniemy. Jest jeszcze i moneta. Dokopując się tutaj do kolejnych łusek, a są sygnały i na pewno będą, trafiłem aluminiową monetę, 50 feningów. Sami zobaczcie, jak ona wygląda. Co prawda nie jest to moneta związana konkretnie z II wojną światową, ale zawsze cieszy. Jest to 50 feningów aluminiowe. Po doczyszczeniu na pewno będzie w ładnym stanie. No i za chwilę też pewnie ujawni nam się tutaj data. Na pewno jest to moneta wcześniejsza. No i też już widzę, że jest to moneta z 1935 roku. Także wśród tych wszystkich drugowojennych klimatów wychodzą inne rzeczy i to najbardziej kocham w poszukiwaniach. A takie oto piękne coś znalazłam. Na pewno było to użytkowane w lesie.
ale nie wiem do czego. Może do ściągania kory z drzewa? No bo do czego to mogłoby służyć w lesie? No chyba nie do haczkowania haszczy. Także takie coś. W tych krzaczkach tutaj trzeba wszędzie sprawdzić. A, jest tutaj. Jest tutaj sygnał. Gdzieś to tutaj jest. Niestety nie ma, lekko trzeba się w tych korzonkach poprzebijać. Tutaj, tutaj. O. Ewidentnie jest to tutaj. Pewnie zaraz to wykopię. O, jest. Pięknie. Też zbita spłonka. Wystrzelona. Weź się tutaj, wykrywaczu, uspokój. Mało zawału nie dostałem. Znalazłem coś, co myślałem z początku, że jest nieśmiertelnik. Jak się obsunęła ta ziemia spod łopaty, wychodzi rancik, patrzę, blaszka, ale to nie taka blaszka, ale pokazuję wam już, bo jest to dosyć coś ciekawego. Drugie moje skojarzenie to otwieracz, ale mówię, nie no, otwieracz to nie może być, bo to, że jest w taki sposób zakończony ten element, nie oznacza, że to jest otwieracz. Tack, jakaś reklama czegoś, ale dokładnie nie wiem. Druga strona czysta, bez żadnych napisów. Ręce mi się trzęsą, jakbym faktycznie ten nieśmiertelnik znalazł i było dużo emocji. A tuż obok łuski, zobaczcie, leży łyżka. Ciekawe, czy to łyżka z wyposażenia wojskowego, czy to po prostu przypadkowo coś wyrzucone lub zgubione. Przekrzywiona jakaś. Nie widzę tutaj żadnych sygnatur. Może po oczyszczeniu coś się nam ujawni. Zaraz zobaczymy, co tam się kryje. Gdzieś tu wyskoczyło, albo w doku. Tu. Oby nie tylko kapca. Widząc takie cudo, można niemalże z zawału dostać, ale jest to, nie jest to obrączka na pewno. Obramówka chyba od jakiegoś picia, od jakiegoś kapselka, od alkoholu, chyba, nie znam się. Ale naprawdę zawału można dostać przy czymś takim. Już myślałam, że będzie to mój dzień. Znalazłem teraz monetkę. Sygnał taki pewny. Podbiło mi dosyć mocno w słuchawkach dźwięk, wykopuję. No i moneta jest mocno jakby zabrudzona. Trochę podczyszczam rant i wydaje mi się, że to będzie srebrna moneta. Obczyszczam tą monetkę, żeby zobaczyć dokładnie, co to jest. Jest to na pewno sreberko, ale dokładnie jeszcze nie wiem. Spójrzcie sami, ładnie schodzi ten nalot leśny po wyschnięciu tej monety. Coś tam się pewnie pomału zaczyna nam pokazywać. I jeszcze druga strona też. A sam ciekawy jestem, bo na dwoje tak tutaj to wróży, bo myślałem, że to jest silver grosz. A czy to jest silver grosz? To nie wiem. To nie wiem. Ach, ale się ładnie kurzy i schodzi ta patyna. Kolejny mój sygnał z tego dołeczka i wyszła łyżeczka. Zobaczcie. Do herbaty. Nawet ma jakieś zdobienia tutaj. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Ale i z tyłu coś jest napisane. A na łyżeczce napisane alpaka. Może to nie być z
stara łyżeczka, może być, nie wiem. Nie znam się na łyżeczkach, ale ciekawostka taka. Trochę tego wyszło, różnej maści rzeczy. Najbardziej to jestem zadowolony z tych łusek. Trochę. 2, 4, 6, 8, 10 łusek, dwie pokrywki od maski gazowej, trochę różnej maści śmieci, monetki, moja łyżeczka. Łyżeczka. Także zadowoleni jak nic. I jeszcze moja złota obrączka. A, także to najważniejsze. Nasze dzisiejsze poszukiwania potwierdziły częściowo, że w tych okolicach była jedna z wielu potyczek drugowojennych, które de facto my systematycznie badamy. W tym miejscu na pewno nie kończymy poszukiwania, kończymy tylko ten odcinek. Natomiast my będziemy przemieszczać się sukcesywnie i badać ten teren, próbować namierzyć kolejne akcenty drugowojenne i liczyć na to. Mam taki malutki niedosyt, więc liczę na coś fajniejszego, coś takiego konkretnego. Także. Zgadza się, bo my jako regionaliści dokumentujemy też te wszystkie wydarzenia historyczne, które działy się na naszych terenach. Spisujemy to, a przedmioty, które znajdujemy, eksponujemy w Izbie Historii Regionu w Suszu, gdzie jeszcze Was dzisiaj tam zabieramy, żeby zostawić wszystkie rzeczy, co dzisiaj udało nam się znaleźć. A trochę tego wyszło. Trochę tego wyszło, tak, także trochę. Jesteśmy zadowoleni. Jo? Jo. No to jedziemy. To jedziemy. Trzeba będzie to do gabloty z militariami potłucz, wszystko potłucz. Wrzucić. W naszej Izbie Historii Regionu mamy specjalną gablotę związaną z II wojną światową. Są to rzeczy, które zostały znalezione tutaj w naszych okolicach właśnie dzięki naszym działaniom, działaniom członków klubu odkrywcy. Łuski, które dzisiaj znalazłem, trafią też tutaj w gablotę muzealną. Po wyczyszczeniu będziemy musieli zidentyfikować, z jakiego karabinu zostały wystrzelone, no bo musi być przy tym specjalna tabliczka informacyjna, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby znaleźć, zidentyfikować i wyeksponować. Gablotka rośnie, w sile jest coraz więcej rzeczy, prawda? Także na zdrowie. Dzisiaj będziemy kończyć już nasz odcinek. Serdecznie Wam dziękujemy, że nas oglądacie, że nas wspieracie, subskrybujecie, lajkujecie. Bądźcie z nami na bieżąco. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Zapowiada się bardzo ciekawie. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.